Richard Stern, zawodnik z RPA, wygrał South American Open z Garethem Maybinem. Obaj skończyli z wynikiem 14 poniżej par, ale w playoffie Marbin wylądował w bunkrze. Szczęśliwy Stern powiedział: cieszę się z wygranej, tym bardziej, że miałem problemy z kręgosłupem. Lider turnieju Lee Westwood w ostatniej rundzie popełniał błędy i skończył 13 poniżej par. To już piąte zwycięstwo zawodnika z RPA w European Tour. Wygrana zapewniła Sternowi pozycję w górnej 15 rankingu golfistów świata i udział w turniejach Masters. Vijay Singh został zwycięzcą Chevron World Challenge, turnieju organizowanego przez Tigera Woodsa. Wygraną zapewniły mu błędy dotychczasowych liderów turnieju Jima Furyka oraz Anthony'ego Keena. Największym przegranym był Jim Furyk, który dominował w turnieju, lecz słaby wynik w ostatniej rundzie zepchnął go na piąte miejsce. A to właśnie świetna gra Furyka zmobilizowała Singha, by dał z siebie wszystko w końcówce. Ogłoszono ranking 5 najlepszych golfistów polskiego Golf Pro Tour na rok 2008. Peter Bronson, Mike O'Brien, Jakub Osowski, Marek Bednarczyk i Marcin Stelmasiak zachwycali nas piękną grą, fantastycznymi uderzeniami i konsekwencją w zdobywaniu punktów. Redakcja TV Golfa gratuluje wszystkim, a Markowi Bednarczykowi, który właśnie przeszedł operację wyprostowania przegrody nosowej, życzymy szybkiego powrotu do pełni formy. Międzynarodowa Federacja Golfa IGF wybrała Anikę Sorenstam i Jacka Nicklausa, aby poprzez udział w różnych ekskluzywnych imprezach promowali włączenie golfa do Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku. Nicklaus uważany jest za najlepszego golfistę wszechczasów i to jemu przypisuje się ewolucję golfa w sport widowiskowy. W swojej karierze wygrał aż 18 turniejów wielkoszlemowych, Anika Sorenstam wygrała 10 turniejów wielkoszlemowych i jest jedną z najważniejszych postaci kobiecego golfa. Nicklaus podkreślił, że golf jako gra honorowa, uczciwa, ambitna i widowiskowa może wpłynąć na ruch olimpijski na świecie, a włączenie do igrzysk golfa pozwoliłoby spopularyzować ten sport. Redakcja TV Golfa trzyma kciuki za naszych olimpijskich ambasadorów. 15-letni polski junior Piotr Ragankiewicz wynikiem 228 uderzeń, 77, 72 i 79 zajął drugie miejsce w turnieju Grande Trofeo Villamura i tym samym zapewnił świetną reklamę polskiemu golfowi. W turnieju wzięło udział 273 graczy z całej Europy, podzielonych na 4 grupy handicapowe. Ragankiewicz pokonał czołówkę portugalskich juniorów i przegrał tylko z Ricardo Melo Gouveia, który zagrał łącznie 220 uderzeń. Mamy nadzieję, że pan Piotr skontaktuje się z naszą redakcją i uda nam się przeprowadzić z nim wywiad. Polscy golfiści będą mogli wziąć udział w pierwszych turniejach eliminacyjnych do Polish Golfers Championship, Diners Club Trophy i Oracle Sun Meet Amateur Golf Tour w styczniu 2009 roku. Eliminacje rozpoczną się 20 stycznia na polach golfowych du Soleil w Adagirze w Maroku. Do tej pory zgłosiło się ponad 60 chętnych. Obecnie trwają prace nad zorganizowaniem reportażu z tego wydarzenia przez tvgolf.pl. Mamy też nadzieję, że przed turniejem uda nam się przeprowadzić wywiad z panem Sławomirem Pińskim, który jest organizatorem tej imprezy. Kontuzja kolana i rehabilitacja Tigera Woodsa odbiła się na rankingach oglądalności golfa w 2008 roku. Okazuje się, że jak Woods nie gra, oglądalność spada. Jego pierwszy wygrany turniej w 1997 roku, kiedy to młody czarnoskóry Amerykanin stał się bohaterem w hermetycznym świecie golfa, do tej pory jest nie do pobicia pod względem oglądalności. Redakcja tvgolf.pl życzy Tigerowi szybkiego powrotu do zdrowia, nie tylko ze względu na oglądalność. Ulubionym sportem prezydenta Baracka Obamy jest koszykówka, ale 22 grudnia 2008 roku swój 12-dniowy urlop na Hawajach rozpoczął od 5-godzinnej rundy na polu golfowym. Pan prezydent ma handicap 16 i jest tuż za prezydentem George'em W. Bushem, który ma handicap 15. Do końca kadencji spodziewamy się spadku handicapu.